Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował. Ok, czyli była jakaś obniżka towaru. 10% tej ceny to 2018 zł. Czyli mamy 100%, to będzie tutaj jeszcze jedno dodatkowe 0, tak? Ale tu jest taka niefajna rzecz, bo tu jest napisane, ten towar po tej obniżce, czyli tyle kosztował cały ten towar, ponieważ 100% to 1, a 1 w matematyce oznacza całość, czyli cały ten towar kosztował na początku tyle, a mamy go policzyć po tej obniżce, czyli robimy 20 180 odjąć 2018, no i będziemy mieć odpowiedź B.